Dzień dobry. Marta. Łukasz. I nasza najnowsza propozycja. Wkład komikowy Żeliwny Franek. Żeliwo zawsze kojarzy mi się z klasyką i przyznam ci się, że ten wkład wyjątkowo mnie zaskoczył. Przyciemniana szyba glas, nowoczesna, dyskretna klamka. Domyślam się, że rozwiązania technologiczne również mnie zaskoczą. Masz rację. Tradycyjna forma skrywa nowatorskie rozwiązania. Ale najpierw zwróćmy uwagę na to, co się od razu rzuca w oczy, czyli jego masa. To jest 240 kg. No to naprawdę dużo. A mimo to bardzo delikatny front. Zresztą zarówno szyba, jak i front dają taką największą możliwą wizję ognia w tym wkładzie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na ruchomy czopuch z możliwością regulacji nawet 360 stopni, umożliwia bezproblemowy montaż rur. Ty skupiłeś się na froncie, a mnie zainteresowało to wybrzuszenie, które jest z tyłu. Czy jest ono potrzebne? Tak, jest to druga tylnia ściana we wkładzie. Odpowiada za dopowietrzenie komory spalania. A jak już jesteśmy przy dopowietrzeniu, warto powiedzieć kilka słów o samym dolocie. Jest on w standardzie, we wkładzie, pod spodem. Dzięki temu powietrze trafia zarówno pod ruszt do wkładu, jak i poprzez tą tylnią ścianę do komory paleniska. Mając na uwadze wszystkie te zalety i to, że mamy do czynienia z zamkniętą komorą spalania, ten wkład idealnie pasuje do mieszkań inteligentnych oraz do domów z rekuperatorami. Zwróć proszę uwagę na przesuwki. Domyślam się, że służą one do regulacji powietrza. Tak. Pierwsza z nich odpowiada za regulację dopływu powietrza, które trafia na ruszt. Druga zaś odpowiada za powietrze, które trafia poprzez system otworów na tylnej ścianie do komory paleniska. Dzięki temu uzyskujemy bardzo niską emisję substancji do środowiska. A to? Czy to również jest przesuwka? Do czego ona służy? Masz bardzo dobre oko. Jest to kurtyna powietrza, odpowiada za system czystej szyby. Wspominałeś o emisji. Czy możemy powiedzieć, że Franek jest produktem przyjaznym dla środowiska? Tak, oczywiście. Dzięki wspomnianemu wcześniej systemowi dopalania spalin charakteryzuje się on bardzo niską emisją pyłków. Dodatkowo spełnia obostrzone europejskie normy oraz posiada certyfikat BIMSZ. Franek łączy ze sobą tradycję żeliwnych wkładów z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Franek jeszcze nie raz nas zaskoczy. Będziemy mieli go okazję oglądać w różnych odsłonach oraz dodatkowo opcjonalnie z wyłożeniem akumota. Dziękujemy za obejrzenie filmu. I zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.